Szanowni Państwo, dzień dobry. Jesteśmy na terenie Urzędu Miasta w Braniewie. Mam przyjemność przedstawić Państwu panią Katarzynę Królak z Nowoczesnej i pana posła Mirosława Pampucha, również z Nowoczesnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan starosta powiatu brajeńskiego, Leszek Dziąg i przedsiębiorca, pan Jerzy Harzyński. Też to jest Nowoczesne. Też z Nowoczesnej. Poprosiliśmy tutaj Państwa o spotkanie z uwagi na to, że sukcesywnie jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pochodzący z województwa warmińsko-mazurskiego monitoruję przyczyny w zasadzie zniesienia mojego ruchu granicznego. I ostatnio również otrzymałem odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na kolejną już interpelację poselską, z której to odpowiedzi wynika, że nie ma praktycznie żadnych racjonalnych przesłanek ograniczenia czy zniesienia małego ruchu granicznego. Co więcej, minister w swojej odpowiedzi powołuje się na wywiad Litwy jako ten miarodajny czynnik, który wskazuje na pogorszenie się bezpieczeństwa Polski. To jest naprawdę bardzo kuriozalne tłumaczenie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, a jak wszyscy wiemy, mały ruch graniczny, szczególnie w powiatach, miastach, które są przy granicy z Rosją, powodował znaczące ożywienie gospodarcze zarówno w handlu, ale również w różnego rodzaju usługach. Tym samym był to znaczący czynnik podwyższający jakość życia mieszkańców. W mojej ocenie ma to bardzo istotne znaczenie właśnie w tych powiatach przygranicznych, gdzie pomimo ogólnej poprawy możliwości znalezienia pracy, zatrudnienia, to jednak nadal te tereny są dotknięte znaczącym bezrobociem. Ale również to nie wszystko. Kolejnym takim bardzo istotnym aspektem jest program transgraniczny współpracy Polska-Rosja. W ramach tego programu samorządy lokalne, czyli my wszyscy tutaj mieszkający, mogliśmy poczynić inwestycje za 240 milionów złotych. Ten program stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ do końca tego roku należy podpisać umowę finansową pomiędzy Polską a Rosją. Natomiast rząd pod przewodnictwem premiera Morawieckiego nic w tej sprawie nie robi. Ja, proszę Państwa, pokażę. Otrzymałem tego typu odpowiedź na interpelację. Pół stroniczki, w zasadzie jedno zdanie merytoryczne, że rząd ma czas na podpisanie tej umowy do 31 grudnia 2017 roku. Tą odpowiedź otrzymałem 14 grudnia. Na ostatnim posiedzeniu wczorajszym rządu we wtorek nie znalazło się w agendzie tego posiedzenia właśnie sprawa podpisania umowy finansowej Polska-Rosja po to, by móc zrealizować ten program transgraniczny. W sytuacji braku podpisu 240 milionów złotych w ramach tego programu zostanie bezpowrotnie stracony. To brak kolejnych potrzebnych naszym mieszkańcom inwestycji, ścieżki rowerowe, w rewitalizację. Każda z gmin przygotowała, z tego co wiem, to również miasto Braniewo przygotowało trzy programy związane, które miały być finansowane ze środków pochodzących z programu transgranicznej współpracy Polska-Rosja. Niestety, pomimo wielokrotnych obietnic rządu PiS dotyczących zrównoważonego rozwoju, te obietnice pozostają tylko i wyłącznie gołosłowne, a mamy dodatkowo z działaniami, które powodują, że nasi mieszkańcy, nasz region nie korzysta z możliwości rozwojowych tych, które już są. To jest zdecydowanie, te działania należy ocenić bardzo, ale to bardzo negatywnie. I stąd też nasze między innymi spotkanie. Szanowni Państwo, od stycznia wchodzi uchwalony przez większość parlamentarną PiS-u zakaz handlu w niedzielę. Zakaz ten przede wszystkim dotyczyć będzie i uderzy najbardziej w obszary przygraniczne, między innymi z granicy z Rosją.
Nieracjonalne naszym zdaniem jest zamykanie sklepów i ograniczenie działalności gospodarczej i handlu. My jako Nowoczesna wprowadzaliśmy poprawkę i propozycję, by pracownicy mieli 2 niedziele wolne ustawowo, a to wcale nie oznacza konieczności zamykania i zakazu handlu, no ale niestety większość tak zadecydowała, że najprawdopodobniej straci pracę wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim tych właśnie terenów przygranicznych. Handel, który się między naszymi granicami rozwijał i miał wpływ na zwiększenie jakości życia mieszkańców, na większe dochody mieszkańców, również zostanie zamknięty. Trudno nam się zgodzić z nieprzestrzeganiem zasady racjonalności, nieprzestrzeganiem zasady inwestycji w przedsiębiorczość i zgody na to, na rozwijanie przedsiębiorczości. No mam nadzieję, że jak tylko skończy się ta pseudodobra zmiana, będziemy mogli naprawiać państwo. Dziękuję. Kiedyś pani premier obiecywała, że szczególną uwagę poświęci tak zwanej Polsce B, a od pewnego czasu, jako że jesteśmy w tej Polsce B, zamiast pomocy widzimy tylko kolejne utrudnienia, uderzenia w nasze życie ekonomiczne. Po pierwsze zawieszono mały ruch graniczny. Dla nas to była dosyć istotny czynnik rozwoju, ponieważ Braniewo żyło z zakupów z gości rosyjskich i utrudnianie im dostępu do nas, do naszych usług i do naszych sklepów bardzo mocno odbiło się na życiu naszych mieszkańców, na życiu ekonomicznym. Mówienie, że ludzie sobie poradzili i ten ruch wzrósł, nie do końca jest poprawny, nie do końca wyjaśnia sytuację. Rosjanie zamiast małego ruchu granicznego dostali wizy szengeńskie, robią zakupy po całej Europie. Znaczna część tych zakupów, o których jest mowa w oficjalnych statystykach, to są zakupy spoza granic Polski. One także wzrosły, natomiast nasze życie ekonomiczne straciło. Kolejnym uderzeniem będzie niepodpisanie porozumienia dotyczącego programu Polska-Rosja. Powiat Braniewski także z tym programem duże nadzieje wiązał. Chcieliśmy zrobić przy pomocy pieniędzy transgranicznych dosyć istotną dla nas drogę. Istotną także dla, o dziwo, dla bezpieczeństwa, ponieważ to jest droga, która umożliwia także sprawne poruszanie się służb granicznych, zresztą wszystkich służb, od straży poprzez pogotowie, kończąc na służbach granicznych. Wynika z tego, że program jest zagrożony i być może go nie będzie. No i trzecia rzecz, jak już pani wspomniała, to jest zakaz handlu w niedzielę. W niedzielę w Braniewie w sklepach zakupy robią Rosjanie, nie Polacy. Jeżeli ktoś z Polaków, z mieszkańców Braniewa nie zdąży czy zapomni zrobić zakupy w tygodniu, no to wtedy odwiedza sklep, ale jeżeli wejdzie się do naszych sklepów w niedzielę, to tam są głównie goście z obwodu kaliningradzkiego i zamknięcie tych sklepów w niedzielę to oznacza stratę pracy, a w naszych statystykach, gdzie powiat braniewski ma drugie miejsce w kraju pod względem bezrobocia, to będzie bardzo mocno ważyło. Nie da się chyba uzasadnić wszystkich tych posunięć jakąś logiką czy argumentami ekonomicznymi. Raczej ja widzę uzasadnienie tych ruchów w czyichś tam fobiach, kompleksach dotyczących Rosji. Także mój pogląd, jeżeli chodzi o handel w niedzielę, jest taki, że zakaz nie powinien dotyczyć powiatów przygranicznych. Dziękuję.
jeśli mogę pytanie, tak, co dalej z tą umową transgraniczną, jeżeli ona są wymogi podpisania i do końca roku, co dalej? Pieniądze przepadają. W sytuacji, kiedy umowa dotycząca finansowania nie zostanie podpisana pomiędzy rządem Polski i Rosji, do 31 grudnia 2017 roku, więc zostało nam zaledwie kilka dni. Te środki finansowe, a więc 240 milionów złotych, bezpowrotnie zostaną stracone. Bezpowrotnie zostaną stracone dla Polski, bezpowrotnie zostaną stracone dla mieszkańców Braniewa, bezpowrotnie zostaną stracone dla mieszkańców powiatu braniewskiego. Państwo, może pan, panie pośle, jakieś działanie może podjąć w tej kwestii, bo to jest ogromna sprawa, bo samorządy zainwestowały w przygotowanie pewnych projektów, dokumentacji i tak dalej. Podejmujemy szereg działań poprzez pytania bieżące na forum Sejmu, poprzez między innymi interpelacje poselskie, ale również poprzez spotkanie takie, jakie tutaj jest organizowane w Urzędzie Miasta Braniewo, żeby wywierać cały czas presję na rządzących, żeby przypominać im o tym problemie, żeby przypominać im o tym, jak ważna jest to sprawa dla zwykłych mieszkańców Polski lokalnej i poprzez to mobilizować do działania. Ale tak jak już tu pan starosta wspomniał, w sytuacji, kiedy brak tych działań, jeżeli mówimy tutaj o programie Polska-Rosja, podyktowany nie jest merytorycznymi przesłankami, a wyłącznie ideologią, to bardzo trudno walczyć z ideologią. Mamy nadzieję tutaj jako Nowoczesna, że te wszystkie negatywne zmiany można odwrócić, a więc my jako Nowoczesna będziemy cały czas zabiegać o to, by przywrócić mały ruch graniczny, przywrócić możliwość swobodnego handlu w niedzielę i robienia zakupów w niedzielę, jak też z całą pewnością nigdy nie dopuścimy do takiej sytuacji, by na skutek tylko i wyłącznie ideologii zaniedbać gospodarkę. Jeżeli chodzi o mały ruch graniczny, to dalej rozumiem, że rząd podtrzymuje tą swoją argumentację, że jest zagrożone bezpieczeństwo Polski i działania odwetowe ze strony Rosji, tak? Dokładnie ta sama argumentacja, tym razem tylko i wyłącznie wzbogacona o czynnik rzekomego analizy wywiadu Litwy. No, my jesteśmy 40-milionowym państwem, myślę, że mamy lepsze służby. To jest tylko i wyłącznie w naszej ocenie wymówka po to, by nie realizować tego zobowiązania. Wspólnie tutaj z panem starostą, będąc jeszcze pracując w samorządzie, włożyliśmy masę wysiłku po to, by przekonać naszych odpowiedników w Unii Europejskiej, że pomysł małego ruchu granicznego jest dobry zarówno dla rozwijania takich dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską i Rosją, ale również dla działań gospodarczych i możliwości pokazania mieszkańcom Rosji, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak się rozwija Unia Europejska, a przez to również wpływać na ich edukację taką i gospodarczą, i ogląd świata. To w tej chwili zostało w zasadzie uniemożliwione zwykłym Rosjanom, którzy niestety poprzez barierę związaną z wizami, ale również barierę finansową związaną z wykupem tychże wiz, w sposób znaczący ograniczone zostały te kontakty. Ja może jeszcze dodam, że póki co to można się zgodzić z militaryzacją obwodu kaliningradzkiego, tylko że jeszcze na zakupy żadna jednostka wojskowa ani żaden czołg do Biedronki nie przyjechał. Więc ten czynnik jakby nie jest tu istotny. To jest istotne może dla naszej armii i dla spraw obronnych w skali Ministerstwa Obrony, ale nie dla naszego życia ekonomicznego. Z drugiej strony mały ruch graniczny, jak żadne chyba inne działanie administracji czy rządu polskiego, mały ruch graniczny przyczynił się jednak do bezpieczeństwa Polski, ponieważ myśmy się oswoili z Rosjanami, ale oni z nami także. Oni zobaczyli nas, nasze życie, nasze poglądy. Myślę, że jeżeli chodzi o obniżenie niechęci, wrogości do Polski, to żadne działanie wcześniejsze tak dobrych rezultatów nie dało. I teraz się to wszystko niweczy.
I czynnik ekonomiczny. Biedniejszych Rosjan nie stać na wizę. 5000 rubli, żeby mieć wizę na kilka miesięcy szengeńską. Natomiast mniejszą barierą była karta małego ruchu granicznego. Dla nas to też są klienci, którzy robili tutaj codzienne zakupy. Dlaczego ktoś w Warszawie zdecydował, że mamy to stracić? Oni nie stanowili dla nas żadnego zagrożenia. Panie starosto, czy faktycznie powiat ekonomiczny, mieszkańcy powiatu ekonomicznych tracą na zawieszenie małego ruchu granicznego? No, statystyki mówią co innego. Kulturowo na pewno tracimy, bo ta wymiana jest bardziej utrudniona, ale czy ekonomicznie? W mojej ocenie jedyne prawdziwe statystyki, jakie administracja przedstawia, to są statystyki ze zwrotu tax free. Bo nikt mi nie powie, że administracja ma szczegółowe zakupy, dane z zakupów, gdy ktoś nie starał się o zwrot podatku, płacił pieniędzmi czy kartą. To nie jest odróżniane między, czy kupił Polak, czy Rosjanin. Natomiast jeżeli chodzi o te oficjalne statystyki z tax free, to okazuje się, że właśnie duża część zwrotu tax free to są zakupy, zwrot tax free za zakupy poza granicami Polski. Nie mówiąc już o tym, że czy Warszawa jest tak naprawdę tak biedna, że musi sięgać po tych klientów naszych, którzy dotąd byli naszymi, dając im wizę szengeńską, żeby robili zakupy w Warszawie? My jesteśmy biedni, my jesteśmy w ogonie tego kraju, nie Warszawa czy inne duże ośrodki, które też chcą mieć u siebie zakupy Rosjan. Stąd dla nas to było takie ważne. Nie, proszę, jeszcze chciałem zapytać, co może zrobić Nowoczesna, co może zrobić opozycja w sprawie przywrócenia tego modelu? Tak jak już wspomniałem, przede wszystkim cały czas poprzez nagłaśnianie tematu, poprzez monitorowanie zaistniałej sytuacji, wywierać presję na rządzących i wskazywać, jak złe są te rozwiązania, które oni proponują właśnie dla Polski lokalnej, dla mieszkańców naszych małych ojczyzn.